Witam serdecznie. Ja troszkę w innej roli dzisiaj. Nie terapeuty, nie z punktu widzenia terapeuty, ale czytam komentarze Państwa na czacie. Dziękuję bardzo za te informacje zwrotne. Bardziej z punktu widzenia pracownika poradni, czyli pracownika, który głównie zajmuje się diagnozą. Facetka z poradni to jest taka osoba, która jest nauczycielem, jest specjalistą, jest diagnostą, terapeutą, a często również w samym systemie oświaty niestety o niej się po prostu zapomina. I taką moją ideą fix jest to, żeby o tych pracownikach poradni mówić głośno, że są świetnymi specjalistami, że są świetnymi nauczycielami i bardzo chcę uczulać na to, że jesteśmy pracownikami, którzy kiedy mówi się o nauczycielach, to również warto pamiętać o pracownikach w poradni. I ten tytuł wystąpienia dzisiaj, facetka z poradni, o specjalnych potrzebach edukacyjnych okiem specjalisty. I zastanówmy się, jeszcze cofnę się o jeden slajd, ale troszkę mi okno prezentera tu przysłania to. No chyba się nie cofnę. Dobrze. Specjalne potrzeby edukacyjne, czyli jakie? Takie moje pierwsze pytanie do Państwa jest, bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której za chwileczkę, jak pokażę Państwu slajd z wypisanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to mam wrażenie, że jesteśmy w miejscu, w którym prawie wszyscy możemy się określić jako osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I my, pracownicy poradni, to, co szczególnie nas dotyka, to, żeby osoby, o których mówimy, specjalne potrzeby edukacyjne, bo one ich dotyczą, żeby nie wybrzmiewało to jako to jest człowiek naznaczony tym, że on natychmiast potrzebuje reedukacji, prawda? Że on natychmiast potrzebuje terapii, wsparcia. Nam zależy przede wszystkim, żebyśmy widzieli po tej drugiej stronie człowieka. I jako że funkcjonujemy w większości w systemie oświaty, to dzisiaj chciałabym Państwu również zwrócić uwagę na to, że mamy dwa takie rozporządzenia, które gdzieś tam w przestrzeni funkcjonują, ale ciągle są mylone. I to jest rozporządzenie dotyczące organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rozporządzenie dotyczące organizowania kształcenia, wychowania i opieki. I to pierwsze rozporządzenie dotyczące zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczy wszystkich placówek w systemie oświaty. I mamy wypisanych 12 takich specjalnych potrzeb edukacyjnych, które są tymi potrzebami, na podstawie których mamy człowieka objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną, czy to jest przedszkole, szkoła, czy placówka, prawda? I pierwsza rzecz to jest niepełnosprawność. I nie chciałabym, żeby dzisiaj moje wystąpienie było odebrane w taki sposób, że niepełnosprawność jest równa z wszystkimi trudnościami, z którymi my się borykamy jako ludzie pełnosprawni, bo nie jest to absolutnie nie jest to moim celem. Natomiast pod jednym względem jesteśmy równi. Tego, jak się na nas patrzy i tego, jak chcemy być traktowani z godnością po prostu. I macie Państwo wypisanych tych 12 obszarów, w których osoby są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W tym punkt 9 mówi o sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych. I dzisiaj naprawdę wszystkie dzieci znalazły się w sytuacji kryzysowej. Nie każde w traumatycznej, ale wszystkie znalazły się w sytuacji kryzysowej. Więc mówmy dzisiaj otwarcie o tym, że wszyscy wymagamy objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i wszyscy jesteśmy osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I mam wrażenie, że kiedy tak spojrzymy na tę różnorodność w taki sposób i też my się w tym odnajdziemy. Wiecie Państwo, ja po ostatnich spotkaniach mam taką smutną refleksję, że czasami
my nauczyciele jesteśmy takimi herosami, chcemy udawać, że wszystko jest cudownie i że z wszystkim sobie poradziliśmy. I to jest dobrze osadzać ludzi w rzeczywistości i stabilizować tę rzeczywistość, ale zawsze pamiętajmy o tym, że czasami pokazanie, że wszyscy jesteśmy w sytuacji trudnej, to bardziej pomaga niż udawanie, że wszystko jest w porządku. I to jest taki slajd, który zawsze pokazuję podczas szkoleń dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo chcę, żebyście Państwo zawsze o nim pamiętali, że za wieloma drzwiami dzisiaj mieszkają dzieci, które nie mają wspaniałych rodziców, zaangażowanych w terapię, takich, z którymi możemy się skomunikować, prawda? Tylko to są dzieci, które mieszkają za drzwiami z kimś, kto je krzywdzi. I żebyśmy zawsze o tych dzieciach też pamiętali. Dzisiaj jak słuchałam pana Jakuba, to pomyślałam sobie, że życzyłabym sobie, żeby wszyscy rodzice, opowiadając o swoim dziecku, mieli na twarzy taki uśmiech miłości i taki uśmiech akceptacji, jaki miał pan Jakub. Po prostu coś, co jest najwspanialszego, co można dać drugiemu człowiekowi, to jest właśnie takie spojrzenie. To są takie oczy, które patrzą z miłością, z akceptacją, z zachwytem. Wiecie, ja jak patrzę na dzieci swoje własne, to zawsze tak na nie patrzę. Natomiast jak patrzę na dzieci, które mam w terapii czy w diagnozie, to są zawsze oczy radości i podziwu. I wszyscy moi współpracownicy, wiecie, my jak jesteśmy takimi fajnymi facetkami, które jak mamy dzieci na diagnozie czy na terapii i wychodzimy potem po tej diagnozie czy po terapii, to bardzo często, niezależnie od tego, jak głęboka jest niepełnosprawność tego dziecka, opowiadamy sobie o tym, co fajnego jest w tej osobie, prawda? I to nie jest sztuczne ani wymuszone, bo my po prostu tak widzimy ludzi i często to są takie rzeczy, które zostają z nami na zawsze i myślę, że jeśli rodzic dostaje też taką informację zwrotną od nas, to z nim to też zostaje. I w szkole mamy takie formy pomocy, które w ramach po prostu organizowanej formy, jaką jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, możemy udzielać. To ważne jest to, żeby pamiętać o takim zapisie w paragrafie 6, że ta pomoc jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Rozmawiajmy ze sobą jako specjaliści, jako nauczyciele. Nauczyciele są specjalistami w nauczanym przez siebie przedmiocie. Nauczyciele nie rywalizują ze sobą o piątki i szóstki za swoją pracę, bo oni już edukację mają dawno za sobą. I zachęcam do tego, żeby nie rywalizowali, tylko żeby w trakcie tej bieżącej pracy z uczniem, poprzez te zintegrowane działania, współpracując ze sobą, pracowali na rzecz dziecka. Bo najważniejsze jest to, kto jest odbiorcą naszych oddziaływań. Nie jest naszym celem realizować programy, prawda? Tylko naszym celem jest poprawa jakości życia każdej z osób, którą mamy okazję spotkać na swojej terapeutycznej drodze. I w tym rozporządzeniu mamy takie dwa zapisy nowe, które się pojawiły. Nowe od 2017 roku. To są po pierwsze zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. I drugie zajęcia dzisiaj, jeśli mówimy o autyzmie, to szczególnie pewnie Państwu znane, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. To są dwa zapisy, które jak pojawiły się w tym rozporządzeniu, bardzo mnie ucieszyły. Było pierwsze zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. Nie wiem, czy są organizowane w szkołach, w których pracujecie. Nie wiem, czy są organizowane w szkołach, w których uczą się Państwa dzieci, ale ja mam takie marzenie, żeby to były zajęcia organizowane w każdej szkole. I jak mamy dzisiaj sytuację edukacji zdalnej, to od tego znowu powinniśmy zacząć. Powinniśmy zacząć od tego, że uczymy dzieci uczyć się zdalnie, prawda? Czyli to jest kolejny moment do tego, że możemy uczyć dzieci uczyć się zdalnie, bo ich umiejętność korzystania z nowych technologii wcale nie oznacza, że oni potrafią się uczyć zdalnie. I nie zapominajmy o tym, że to ich potrzeby są najważniejsze
w cyklu kształcenia. I jest taki paragraf 14, który mówi o tym, czym są te zajęcia. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się. Ja nie wiem, dlaczego tak niewiele szkół się tym zajmuje. Myślę, że właśnie z powodu takiego lęku przed tym, że może nie mam kompetencji. Chcę wam powiedzieć, kto ma lepsze kompetencje do rozwijania umiejętności uczenia się niż nauczyciel, który jest specjalistą w nauczanym przedmiocie. To on może pokazać strategię uczenia się swoim uczniom i tak naprawdę poprzez uczenie innych też doskonalić własne umiejętności w tym zakresie. I teraz tak jeden slajd na temat tego drugiego rozporządzenia, które mówi o organizowaniu już kształcenia specjalnego. Często my mylimy tę organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej z organizacją kształcenia specjalnego. To już jest inna forma, która jest nadawana poprzez wydawane przez nas orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawda? Państwo w szkołach dostajecie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wtedy wiecie Państwo, że tam są określone warunki, jak to kształcenie specjalne ma wyglądać. I mamy tam również niepełnosprawność, którą jest autyzm i zespół Aspergera. I to nie wyklucza organizowania oprócz tego wszystkich innych zajęć, które można w szkole organizować z uwagi na rozporządzenie dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I teraz chciałabym, żeby pan Jacek puścił film, o który poprosiłam. Jest slajd z linkiem, panie Jacku. Bardzo. To jest spot, który jest spotem kampanii przeciw etykietowaniu dzieci. Dzieci z chorobami z grupy chorób psychiatrycznych. I tak chciałabym bardzo, żeby patrzeć na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tak jak w tym spocie, prawda? Nie patrzmy na dziecko jako na dziecko z autyzmem, tylko w taki sposób, jakby mając świadomość niepełnosprawności tego dziecka, ale w pracy z tym dzieckiem to, co najważniejsze jest dla nas, to, o czym dzisiaj pani doktor Anna Budzińska mówiła. To nie jest przedmiot eksperymentowania. My podchodzimy do ludzi z szacunkiem, stosując metody oparte na nauce. To wielki szacunek za te słowa, bo ja też tak uważam, że po prostu to jest też wyraz naszego szacunku dla tego dziecka, prawda? Że my szanujemy jego niepełnosprawność, ale jednocześnie nie możemy patrzeć na to dziecko i dla mnie nieakceptowalne dzisiaj używanie jest takiej nomenklatury, która nadal dobrze się ma w szkołach. I mówię to ze smutkiem, ale wydaje mi się, że
że to jest też ważne, żebyśmy my, specjaliści, o tym mówili głośno. Nieakceptowalne dla mnie jest, kiedy słyszę, że o uczniu z zespołem Aspergera mówi się ten Asperger, o uczniu z autyzmem mówi się ten autysta. Nie do zaakceptowania. I są rzeczy, w których ja nie mam akceptacji i nie mam zgody i na to nigdy nie będę miała zgody. Rzetelna diagnoza jest początkiem drogi. To, czym my głównie w poradniach się zajmujemy, oprócz terapii, o których moje poprzedniczki też mówiły wspaniale, ja mówiłam na poprzedniej konferencji, a wiem od pana Jacka, że po prostu część z państwa była na poprzedniej i teraz na tej konferencji, więc nie chciałam się powtarzać. Więc chciałabym dzisiaj powiedzieć tak krótko o diagnozie, którą my robimy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To dla nas rzetelność diagnozy jest początkiem drogi, ale ta rzetelność tej diagnozy jest niezwykle ważna. To od tego, jak my tę diagnozę postawimy, często zależy dalsza droga i objęcie ucznia niepełnosprawnego albo takiego, u którego stwierdzamy specjalne potrzeby edukacyjne, właśnie tą pomocą. I jak już dziś jesteśmy przy temacie autyzmu, to chciałam powiedzieć, że takim narzędziem, które naprawdę wiele zmieniło w pracy i w diagnozie w naszej poradni, na pewno jest narzędzie ADOS 2, z którego korzystam i które jest świetnym narzędziem oprócz skali inteligencji, które wykonują psycholodzy, to narzędzie jest tym narzędziem, które w swojej rzetelności też bardzo nas zachwyca. I chcę powiedzieć, że od kilku lat w diagnozie autyzmu, prawda, idzie się w takim kierunku, że nie kategoryzujemy już tych zaburzeń, że albo są, albo nie są, prawda, one występują i takie, wtedy to mamy autyzm, prawda, a tutaj nie mamy, ale bardziej w takich kategoriach pewnych dymensji, czyli jeżeli widzimy, że temu człowiekowi pewne trudności w funkcjonowaniu występują u niego w takim nasileniu, że one jemu utrudniają funkcjonowanie i dostosowanie się społeczne, to wtedy orzekamy o autyzmie, bo wiemy też, do kogo skierowana jest ta diagnoza. Ona nie jest dla nas, ona nie jest dla szkoły. To nie jest tak, żeby terapeuta dobrze się poczuł, żeby rodzic dobrze się poczuł, prawda? No rodzic pośrednio często jest ważną osobą w tym procesie diagnostycznym, ale chodzi o to, żeby jakość życia tego człowieka, który do nas przychodzi na diagnozę, się zmieniała. I ta diagnoza jest niepotrzebna po to, żeby przykleić mu etykietkę, tylko po to, żeby małymi krokami albo dużymi zmieniać jakość życia tego człowieka. I a propos jakości życia tego człowieka i nas wszystkich, drugi film, panie Jacku. Zdecydowanie chciałabym, żeby ten obraz z tego spotu z Państwem został, że wszyscy w swojej różnorodności jesteśmy piękni i
Nie warto tego ukrywać i nie warto ukrywać tego, kim się jest, tylko po to, żeby dostosować się do jakiejś normy. Tą normą dla nas wszystkich niech jest to, że czujemy się dobrze i komfortowo w społeczeństwie, w którym funkcjonujemy. I jeśli czujemy się dobrze i komfortowo, to niech to jest ta norma, do której będziemy dążyć. I ja też z wykształcenia jestem logopedą i o diagnozie i terapii logopedycznej już mówiłam na poprzedniej konferencji, jako że jesteśmy po czasie, to tylko tak króciutko powiem, że w przypadku wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a dzieci z autyzmem szczególnie, chcę powiedzieć, że jakość dźwięku, obrazu oraz dobór materiału, na którym pracujemy, jest niezwykle ważna. Nie każdy materiał jest dobry i ja nie każdy polecam, a na pewno takie materiały do pracy zdalnej, jak materiały firmy wcześniej Young Digital Planet, Logopedia, a dzisiaj materiały, z których ja korzystam, czyli naszych gospodarzy, to firmy Learnetic, to na pewno bardzo, bardzo polecam. I na koniec chciałabym, żebyśmy wszyscy sobie zadali pytanie, co to jest sukces w terapii. Bo wielokrotnie jest takie oczekiwanie i wiem, że na was jako na specjalistów pracujących w szkołach i pracujących w poradniach też jest taki nacisk, prawda, że ma być jakiś sukces. Ja pamiętam, jak zaczynałam pracę w poradni, to moja pani dyrektor wtedy mówiła, że mam 2 miesiące na wyprowadzenie dziecka w terapii logopedycznej i takim byłam przestraszonym wtedy pracownikiem, ale myślałam sobie, Boże, czegoś mnie chyba nie nauczyli na tych studiach, ale tego się po prostu nie da zrobić. No czasami się da, natomiast nie zakładajmy takich efektów. Zakładajmy, że to, co robimy z człowiekiem, robimy najlepiej, jak potrafimy, za pomocą dostępnych, naukowo udowodnionych metod pracy, z wielkim szacunkiem dla niego. A sukcesem w terapii niech jest dla nas właśnie to, że jego jakość życia ulega poprawie. I będę dzisiaj strasznie sentymentalna, strasznie, ale jest grudzień, zaraz będą święta, to też tak może refleksyjnie dla Państwa. Chciałabym Państwu przeczytać wiersz, co to jest sukces, nam wszystkim, nauczycielom i terapeutom. To śmiać się często i dużo, zdobywać szacunek mądrych ludzi i uczucia dzieci. To zasługiwać na szczere uznanie i znosić cierpliwie zdrady fałszywych przyjaciół. To doceniać piękno i znajdować w innych to, co najlepsze. To pozostawić świat odrobinę lepszym, czy to za sprawą zdrowego dziecka, ogrodowej grządki, czy lepszych warunków społecznych. To wiedzieć, że dzięki Twojemu istnieniu, choć jeden człowiek miał łatwiejsze życie. Właśnie to oznacza odnieść sukces. I chciałabym, żebyście Państwo w terapii zawsze o tym pamiętali i w diagnozie, że naszym celem jest to, żeby ten drugi człowiek miał łatwiejsze życie, a nie żebyśmy my mogli powiedzieć, że odnieśliśmy sukces w terapii dzięki temu, że jesteśmy tak fajni, nawet jak jesteśmy najfajniejszymi na świecie facetkami z poradni. Ja Państwu bardzo dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał się ze mną skontaktować, to ja jestem specjalistą, który na organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i na prawie oświatowym zna się naprawdę bardzo dobrze. I jeśli ktoś z Państwa będzie chciał mnie znaleźć, to czy na Instagramie, LinkedInie, czy Facebooku Państwo mnie znajdziecie, możecie się ze mną skontaktować. Chciałabym Wam życzyć wielu takich sukcesów, o jakich dzisiaj powiedziałam. I chyba najbardziej z całego serca to tego, żebyście dobrze o sobie myśleli, bo jak wy będziecie o sobie dobrze myśleć jako terapeuci, jako nauczyciele, to będziecie właśnie mieć takie sukcesy w pracy. Dziękuję, Panie Jacku.